Ratuję chryzantemę z cmentarza. Wyciągnięta z donicy, wsadzona do wiaderka z wodą. I płukamy jej ziemię. Ta ziemia rozsadzi korzenie. Gdybyśmy wsadzili ją od razu do gruntu, ładnie oczyszczę. Już jedna część wody była wymieniona, bardzo dużo ziemi odpadło, ale jeszcze troszeczkę. Góra, dół, na boki i ziemia odpadnie. A później będziemy sadzić na słoneczne stanowisko. Taka ziemia jest dobra na sadzonki latem, ale nie w gruncie. Gdy jest sucho, ona się kurczy, gdy jest mokro, rozciąga i niszczy korzenie. No i taka chryzantema nie będzie miała szans na przetrwanie. Dobra, oczyszczam i zobaczymy, ile uda mi się wyciągnąć tej ziemi. Jeszcze tutaj widzę, zobaczcie, biedronka. Nie będę ścinała kwiatów, jeszcze będzie zdobiła, aż ją przymrozi. No i postarałam się jak najwięcej, został sam system korzeniowy. Zobaczcie, jaki ma ładny, biały, czyli zdrowy. Jeszcze jej nie rozsadziło. Idę, poszukam jej miejsca słonecznego. Ładnie rozłożę tutaj dolną część korzeni, żeby sobie szła na boki i przykryję ją na tą głębokość. No, powinna się ukorzenić, bo jest fajny okres, ziemia nie zamarznięta, można będzie wsadzać. No i większa pewność, że nam taka właśnie przezimuje. Nie ścinamy tych, zawsze troszeczkę ochroni, dopiero będziemy ścinać wiosną. No i wiosną będziemy obserwować, czy rośnie, czy jest część zielona, ale wiem, że właśnie w tej ziemi, jaką kupujemy, chryzantemę na cmentarz czy na ozdobę przy schodach, nie wytrzymuje zimy, rozsadza. To samo robię również z prymulkami, gdy kupuję je na wiosnę, też są sadzone w tej ziemi i również oczyszczam im tak korzenie. 2-3 dni listki opuszczą do dołu, ale później pięknie się odbudują i kwitną. Dobra, idziemy sadzać tą ślicznotkę, ona jeszcze będzie nam cieszyła oko. No i znalazłam miejsce, będzie nieopodal tej bordowej. Ona też jest z cmentarza, tylko że z tamtego roku. Tylko że była przechowywana w ogrodzie zimowym. Nie, 2 lata ma. W ogrodzie zimowym, a w tamtym roku była posadzona do gruntu i też była oczyszczana. A ja sobie wsadzę ją tutaj koło róży. Kopiemy dołek. No i ślicznotka będzie lądowała do dołka. Ja tutaj potrzebuję 2 rąk, ale te korzonki sobie je porozciągam i dopiero nakryję. Jest na takiej głębokości, ciut może wyżej ją podniosę. No i będziemy zasypywać. Nie będę podlewała, bo co chwilę pada deszcz, deszcz ze śniegiem, a ona niech jeszcze troszeczkę pocieszy. Jest tutaj tak bardziej osłonięta, bo będzie rosła przy budynku. No i będziemy czekać, aż wiosną zacznie się wybudzać. Jak zaczną się wybudzać chryzantemy i żeby powstała taka piękna chryzantema kulista, pamiętajmy o uszczykiwaniu. Bo jak nie, to nam wyrosną 2-3 patyki do góry. Będzie się wykładała. Dobra, ja zasypuję i zaraz Wam pokażę, jakie jeszcze chryzantemki mam uratowane ze śmietnika. No i udaje, że tu rośnie od dłuższego czasu. Widzę, róże zaczynają chorować. Także tak, tą uzyskaną mamy uratowaną ze śmietnika, a ta tutaj malutka, zobaczcie, wiosną jak uszczykuje, żeby się ładnie zagęściła, wsadziłam pędy do wody, puściła korzonki i ładnie zakwitła. W drugim miejscu również mam bordową, uratowaną żółtą. Zobaczcie, że minus 4 u mnie było, nie pomarzły, a te wielkokwiatowe, te pomponiaste, one, kochani, Wam nie przezimują w gruncie. To są chryzantemy arktyczne. I mam jeszcze taką, która się wyłożyła od deszczy. Była czysto biała, a przepięknie wybarwia się w różowy kolor. Także zmienia odcień.
i też jeszcze za mało uszczyknięta, bo za wysoka. Uszczykujemy, no nie powiem Wam dokładnie kiedy, ponieważ ciężko jest powiedzieć, jak chryzantyma rośnie, czy jest ciepło, czy zimno. Dobra, ja zmarzłam w ręce, więc uciekam do domu. Jeszcze może coś dogram, nie o chryzantemach, chyba że mi puści korzonki tą, co uszczyknęłam niedawno. Stoi na parapecie, ale czy to jest sezon na ukorzenianie chryzantemy? Zobaczymy. Postanowiłam, o, Ziza przyszła, postanowiłam sobie zajrzeć, Zizuś, zajrzeć sobie do chryzantemy, którą ukorzeniam i widzę, że już fajnie zaczyna puszczać korzonki. Także jest też pora, no nie ruszaj mi, bo mi korzonki pobrywasz. Też jest pora na ukorzenianie, czyli się uda. No, woda podmieniana, czyszczona co chwilę, bo się robi brudna. Parapet jest wschodni, w kuchni. Także można również uszczyknąć sobie chryzantemę i wsadzić do wody. Jak będzie miała więcej korzonków, dam ją do ziemi ogrodowej, ale już nie na ogród, a stanowisko będzie takie 10 stopni. W ogrodzie zimowym będzie stało, a wiosną wyląduje już w ogrodzie. Oczywiście będzie podlewana i zobaczymy, jak będzie rosła, ale jeszcze czekamy, żeby więcej korzonków nam puściła. Miałam coś dograć jeszcze o kwiatach, ale dogramy, jak ślicznie ogród się prezentuje. Było minus 7, troszeczkę popruszył śnieg. Idziemy zobaczyć, jak wyglądają chryzantemy w śniegu, no i ogród. No i miałam pokazać inne kwiatki, ale przejdziemy się po ogrodzie, bo spadł śnieg, mamy zimę, tu mamy chryzantemy. A tak prezentuje się lwia paszcza z bielą. Jeszcze kwitnie, dzisiaj, jak mówiłam, minus 7,5 stopnia, więc zimno, ale śnieg to dobra kołderka. No i zgrabienia na razie nici. Czekamy, aż śnieg stopnieje. Mamy biało, zima nastała, ale jeszcze oczywiście nic nie nakrywam, bo śnieg zakrył na ten mróz, a idzie ciepło, więc nie ma potrzeby przykrywać, tak jak fuksje zimujące. Zobaczcie, jeszcze listki trzymają. Będą kopczykowane, będą ścięte. No, wczoraj jeszcze na wieczór dokładałam do gunerki drugą partię liści. Szczela mi śnieg pod nogami. Tu delikatnie, bo liliowce. No, gunerka nie nakryta niczym, tylko drugą partię liści im dodałam. Bo minus 7 nie zapowiadali. Zapowiadali chyba minus 2. Ale śnieg jeszcze spadł, to gunerkę nam od góry zabezpieczył. Nic jej nie będzie nawet po minus 7 stopniach. A tutaj mamy schowane obrazki włoskie. Wyłożyły się od śniegu, śnieg mokry. Zaczyna się już topić. Delikatnie coś tam pruszy jeszcze z góry. A one oczywiście wstaną. Są zimozielone obrazki włoskie. Uwielbiam takie czapeczki na kwiatach, a są to przekwitnięte języczki, które wydają już nasiona. A tutaj mam moje chryzantemki, żółta, biała i bordowa. Też je delikatnie popruszył śnieg, więc też minus 7 wytrzymają i będą dalej kwitły, jak przyjdzie ocieplenie. A tutaj mamy egzotyka, palemki w śniegu, młodziaki z nasionka. Osypane również śniegiem. Jeszcze nie zabieram, ma być ciepło. Więc niech się hartują, uczą się do zimna, bo w końcu kiedyś wylądują w gruncie. Praca w ogrodzie się nie będzie kończyła, mimo że przyjdą śniegi, bo musimy zerkać, kochani, na krzewy, drzewa iglaste, które mają bardzo dużą partię na przykład śniegu na sobie i trzeba je oczyszczać, bo nam się powykładają. Tak jak tutaj, zobaczcie, choineczka nam będzie się rozwarstwiała, więc będzie trzeba oczyszczać. No teraz nie, bo jeszcze jest bardzo mało śniegu, więc sobie sam zleci. Gorzej, jak tak bardzo mocno nasypie i rozwala nam, rozwarstwia nam
tutaj część gałązek, później ciężko jej wrócić do pierwotnego stanu, więc zimą też mamy odśnieżanie, dokrywanie. Zabawy będzie nawet i zimą. A tutaj piękna laurowiśnia, wariegata również zapruszona śniegiem. I tutaj mamy kotek mi tam szarpie coś. I tutaj mamy bluszcz wariegata, też się pochowały. Laurowiśnie są odporne, jak nie mają przeciągów zimą, bo to niszczy je mróz. Wiatr z mrozem wysusza. No i wtedy nam zasuszają pędy, końcówki. Jeżeli mamy miejsce osłonięte, można laurowiśnie sadzić. Kwitnącą różyczką Was żegnam i dziękuję za spacerek. Jeszcze pracy będzie do czyszczenia, ale to mówię, ma się ocieplić. Nie róbcie tego wszystkiego na gwałtorety, bo nie zdążyliście wiosną. Można też popracować, a lepiej nie marznąć. Także dziękuję Wam za spacer. Pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętacie moją paprykę w gruncie? Przyniosłam ją do doniczki na ganek i będę niedługo miała papryczki do jedzenia. A tutaj szykuję kolejne. Także będzie podjadanie swoich papryk. One nie dają bardzo dużo owoców, ale swoje owoce to swoje owoce. Dobra, kończymy. Cześć Wam. Miłego, pa, pa.